Jako zawodnik jestem dosyć trudny do prowadzenia. A dlaczego trudny? Dlaczego mówisz, że jesteś trudny? Trudny. Bo masz swoją filozofię? Nie, nie mam swojej filozofii, tylko powiedzmy, że jestem zawodnym za... Ukształtowanym? Nie, 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 wymagającym zawodnikiem. Bo jednemu zawodnikowi wystarczy powiedzieć, zrób to czy tamto. A mi trzeba powiedzieć, że zrób to czy tamto i jeszcze musi ktoś mi powiedzieć, dlaczego mam to robić. Dlaczego no to z Gazem się dogadacie, bo on chyba potrafi. Więc dla mnie robić, mówienie coś takiego, że zrób to czy tamto, bo ci się przyda, to jest bez sensu, bo to jest coś takiego, że komuś dajesz cukierka, a ktoś nie ma pewności, że w środku jest to, co miało być. Jednak ten boks musi mieć duszę, musi mieć korzenie. Nie można budować domu na piasku, tylko trzeba solidne zrobić mu fundamenty do wszystkiego. I to może ten mój trochę perfekcjonizm się przejawia. Nieraz szkodzi mi, nieraz mi pomaga. I chciałbym, by taka osoba w polskim boksie się znalazła, bo ja osobiście uważam, że w polskim boksie to, co tu pan prezes Leszek Piotrowski powiedział, że my jako Polacy jesteśmy naród bardzo bitny, który i historię ma piękną i mamy wielkie serca, ale czasami, zwłaszcza w aktualnych czasach, to nie wystarcza. Przy tym poziomie rozwoju techniki, taktyki, doboru sprzętów, to trzeba dać coś więcej. Jak ja nieraz oglądam zawodników, którzy mają 150 walk, to ja bym ich wysłał na pierwszy krok bokserski. Są tacy zawodnicy, którzy mają 150 walk i nie umieją robić nawet walki z cieniem. Więc nie mówię, że wszyscy, bo jest... A z czego to się bierze, twoim zdaniem? Brak wyszkolenia, brak korzeni, brak podstaw. Ja tutaj absolutnie nie chcę krytykować, nie chcę pokazywać palcami trenerów, nie chcę nikogo obrażać, bo ja nie jestem trenerem, ale ja cię rozumiem. Jestem niezweryfikowany jako szkoleniowiec i ktoś może mi powiedzieć, że w czterech literach był, a się po prostu się sam mądry. Dużo wymagasz. Ale ja na przykład jak widzę walkę w boksie olimpijskim, to muszę zademonstrować, jak pozycja bokserska już jest taka, że lewa ręka jest wyprostowana, jak z tego ktoś ma uderzyć? To co, on w momencie, jak chce uderzyć rywala, to musi wycofać rękę i dopiero uderzyć? No to jest taki jeden z elementów. Moim zdaniem kluczowe w Polsce jest szkolenie. Mamy dużo młodzieży. Naprawdę, przychodzę do klubów i na sali jest po 25-30 osób. Jedzie się na zwykłą sobotę bokserską gdzieś na Dolnym Śląsku, chociażby w klubie gwardyjskim są organizowane i jak kiedyś było walk 12-13, to ostatnio rozmawiam z trenerem, mówi, że jest 28 walk. Więc jest tego, ale to wszystko stoi w miejscu. Dlaczego nie idzie? Bo to drepcze w miejscu, bo dlatego, żeby to musiało iść do przodu, to musi być ktoś, kto ci wyciągnie rękę, kto ci pokaże kierunek i co masz robić. Jest naprawdę boks rozwinął się i takie trenowanie, by pobić sobie w worek i tak dalej. Pierwsze pytanie podstawowe do wszystkich trenerów. Ile dany zawodnik w tygodniu stoi w parach? Bo jest worek, tarcza, skakanka, biegi, a zawodnik nie ma obycia z zawodnikiem. Dla mnie zawodnik w boksie olimpijskim, nawet nie chodzi o boks olimpijski, bo w zawodowym jest to samo, tylko jak zawodnik jest młody, jemu trzeba dać doświadczenia zdobywa się na pracę z partnerem, nie z workiem, nie z tarczą, nie ze skakanką, nie z sztanglami, nie na siłowni. Kolejna rzecz. Się rozgadałem strasznie. Nie, opowiadaj. Czytałem tak. Kiedyś artykuł, nie artykuł, wywiad z Feliksem Sztamem. Powinno powiedzieć chyba legendą polskiego boksu. Legendarnym Feliksem Sztamem. I on, nie pamiętam, to był wywiad chyba z 75 roku, bo chyba Feliks Sztam zmarł w 76. I on mówił o tamtych czasach, czyli 70, powiedzmy 5, to gdzie jeszcze mieliśmy wielkie sukcesy, bo rok później mieliśmy jeszcze złoto olimpijskie, prawda? W Monachium chyba mieliśmy Rybicki. To w Monachium było? Albo w Monachium to było 7-2. No. Nieistotne.
albo 7,6. I on wtedy powiedział, że, czyli mówił, czyli przenieśmy się do roku 75 i teraz cytuję Feliksa Sztaba. I on mówi coś takiego. Aktualni trenerzy czy współcześni nie odróżniają jednej kwestii. Nie wiedzą, co to jest trening, a nie wiedzą, co to jest szkolenie. To mówi, więc ja wam mówię, szkolenie to jest bokserskie i zawodników się szkoli. Technika, taktyka, z partnerem, wszystko. To jest szkolenie. A trening obejmuje już wszystko. Obejmuje przygotowanie kondycyjne, siłowe, techniczne, taktyczne. I mówi, teraz trenerzy przewartościowują trening nad szkoleniem. To tyle. I patrz, to wiele się nie zmieniało, nie zmieniło w sumie. Tak, i teraz na przykład ja coraz więcej prowadzę z młodzieżą treningów. Robię też szkolenia i tak dalej. I jak ja na przykład widzę, że ktoś przychodzi, no wygląda pięknie jak posąg, wziąć, usiąść i go malować, bo po prostu perfekt. Mhm. Ale jak zadaje jakiekolwiek zadanie bokserskie, które wymaga już trochę koordynacji, zwinności, sprytu, to to jest po prostu drewno. To jest czyli posąg. Czyli to jest posąg, dokładnie. To tylko jest, nadaje się do malowania i do zdjęć. Boks musi być elastyczny. Ja sam w swojej karierze wiele błędów popełniłem, ale miałem jeden problem, że nikt nie był mi w stanie tego racjonalnie wytłumaczyć i pokazać i to zmienić. Dopiero tylko w pewne kwestie sam, do których musiałem dojrzeć i ten. Oczywiście był pan Andrzej Gmitruk, ale on miał to dość... Powiedzmy sobie szczerze, też za wiele czasu z tobą nie spędzał. No. To jest raz, a dwa, pan Andrzej już teraz świętej pamięci, on uważam, że to był jeden z inteligentniejszych trenerów, z jakiego kogo na swojej drodze spotkałem, ale on miał wiele zalet, ale też miał jedną wadę. Nigdy nie potrafił jasno i wyraźnie określić swojego zdania. Jak ja na przykład kiedyś przewartościowałem trening siłowy, to on podszedł do mnie i powiedział, Mateusz, może tego za dużo, może tego nie rób, ale nigdy nie powiedział coś takiego. Mateusz, nie podoba mi się to, nie chcę, żebyś tego robił, bo ja się po tym nie podpisuję. Albo robisz sobie, jesteś kulturystą, albo nie. Mhm. Tego nigdy, w żadnym aspekcie. Ja miałem pretensje nieraz do trenera w tej kwestii. Dlaczego trener mi nie powiedział? Mówi, trener ma takie bogate doświadczenie. Przecież trener to widzi dwa razy szybciej ode mnie. No ale trener był urodzonym dyplomatą i wolał czasami powiedzieć coś mniej dosadnie. A już skoro zeszliśmy na temat Andrzeja Gmitruka, to przez wiele lat był twoim trenerem. Przy jego boku zaczynałeś, na jego gali, jeszcze wtedy Boxing Europe. Ty widzę, że czekasz, żebym się wzruszył. Powiem ci tak. Tęsknię za trenerem. Chyba to jest jedyne słowo, które teraz mi przechodzi. Wiesz co, zahaczyłem ten temat, bo niedawno sam o tym myślałem i tak naprawdę nie mogłem jeszcze uwierzyć, że właśnie Andrzeja Gmitruka już nie ma, wiesz? No ja tak, nie ukrywam. Tak byłem, zawsze był, no zawsze był. Ja nie ukrywam, że wraz z śmiercią trenera Gmitruka coś we mnie umarło i nigdy już nie powróci to do życia. Ten jego entuzjazm, te jego dowcipy były śmieszne, że nieraz jeden dowcip opowiadał już po raz setny, a dalej był śmieszny. To wszystko naprawdę miało swój urok. No ja trenera Gmitruka będę wspominał do końca życia i jeszcze o jeden dzień dłużej. Staram się patrzeć na to z drugiej strony, że jestem wielkim szczęściarzem, że mogłem na swojej drodze kogoś takiego spotkać. I uważam, że jak co do werdyktów nie zawsze mam szczęście, to do trenerów mam, bo bardzo cenię sobie współpracę właśnie z panem Andrzejem i bardzo ceniłem sobie współpracę z Uli Wegnerem. I myślę, że oni, każdy z nich ma swoje atuty i myślę, że w przyszłości, jak będę szkoleniowcem, to będę chciał połączyć atut jednego szkoleniowca i drugiego i być może uda mi się to wszystko przerzucić na jakieś młode barki i ktoś będzie tą szkołę kontynuował i będzie zdobywał największe laury w boksie
olimpijskim, albo i zawodowym. A wiesz, że ty przed chwilą rozmawiałeś ze mną tak, jakbyś był trenerem. Takie miałem wrażenie, że mówisz jak trener. Mówię trochę jak trener, dlatego że jak powiedziałem ci wcześniej, że coś w pewnym momencie coś we mnie się pojawiło tak nagle, że kiedyś jak wchodziłem jako zawodnik na salę, jak ktoś ćwiczył i ktoś coś robił, to nie obchodziło mnie, czy to mi się podoba, czy to mi się nie podoba, czy ktoś kaleczy, czy ktoś robi to fajnie. A teraz jak patrzę na kogoś, to od razu patrzę na to, co ja bym tam zmienił, co mi się podoba, co bym wyrzucił, co jest dobre. I wydaje mi się, że inaczej, na pewno będę, nie odejdę od boksu, jak zakończę karierę, a prawdopodobnie karierę zakończę bardzo szybko, bez względu na wyniki sportowe. To na pewno będę chciał pozostać w boksie jako trener, bo boks to jest nie tylko dla mnie pracą i sposobem na życie jak na razie, ale jest to też dla mnie pasją i myślę, że na boks patrzę ciut szerzej niż niektórzy. Może są też, którzy patrzą tak jak ja, ale wiem i widzę to i wydaje mi się, że mam coś wokół, że muszę to rozwijać i prowadzę też vlogi i dużo osób mi mówi, że ktoś zastanawia się nad czymś bardzo długo, a ja jestem w stanie mu w dwóch zdaniach wytłumaczyć i pokazać mu sedno. Być może to jest też dlatego, że tak jak wcześniej sam wspomniałeś, że z Andrzejem Gmitrukiem nie byłem 20 codziennie na sali. Tylko to były raczej obozy tam 5-6 tygodniowe przed pojedynkami. Ale to były lata, no, co by nie mówić. Ty, to były Piotrek lata. Wilczewski, Mariusz Cendrowski, to są ludzie, którzy... Ale zmierzam do tego, że trenowałem bardzo dużo sam i do pewnych rzeczy też dochodziłem sam. Oczywiście pan Andrzej i inni trenerzy mnie koordynowali w tym, później jedne rzeczy zostawiali, drugie odrzucali, ale jednak bardzo dużo musiało się rzeczy rodzić w mojej głowie i na przykład, a damy taką zagadkę? No dawaj. Patrz. Jeszcze nas oglądają, powiedz. Jeszcze no, nas oglądają? Tak. Czy zanudziłem? Zagadałem na śmierć. Nie. Część już śpi, ale spokojnie możesz. Dobra, to będzie taka zagadka, że zadajesz taką akcję, dwa lewe, wchodzisz, bijesz hak i bijesz sierp. I po tej akcji kończysz akcję, tylko musisz zejść z linii ciosów. I powinieneś po tej akcji zejść w prawo czy w lewo. Jeszcze raz powiedz. Akcja, dwa lewe, kiwasz tu, bijesz lewy hak, lewy sierpowy. I chcesz dalej kontynuować akcję, ale po przejściu. I teraz po tej akcji masz przejść w lewo czy w prawo? Taka zagadka dla... Dobra, a mogę strzelać? No. W lewo. Czyli bijesz hop, 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 hop. I w lewo. I przechodzisz i łapiesz rywala z drugiej strony. No i bardzo dobrze. A powiem ci tak, że niewiele osób odchodzi. Zobacz, to jest rywal, powiedzmy tutaj, nie? Zadaję dwa lewe, schodzę, raz, dwa. Czyli teoretycznie uderzyłem rywala, to ten cios go przesunął 10 cm, ale drugi już go przesunął 20, więc rywal jest tu. Czyli na prawą ci wychodzi. Tak, przeszedł mi na prawą. To ja przychodzę tu i biję go z tej strony. To po co najpierw sobie go przesunąłem, żeby być bocznym do niego, żeby miał dobrą pozycję do ataku, a zawodnik idzie w tą stronę, przychodzi do zawodnika, stykają się nosami i nic. No to takie, widzisz, i to są, jak ja na przykład wejdę na salę i widzę taką tarczę i ktoś coś takiego robi, no to już mnie zaczyna to boleć. I tak patrzę na to i mówię, widzę, że ten facet nie rozumie podstaw boksu. No widzisz. Wiesz, jak będziesz już na tyle zawodnikiem ukształtowanym, to możesz
w którą stronę chcesz zrobić, tak. Bo ty zrobisz, ale są pewne zasady, pewien schemat, pewne podstawy, pewne fundamenty, których trzeba się trzymać. Wiesz co, Mateusz, ty zawsze byłeś aktywny, właśnie dużo czerpałeś, zawsze przyglądałeś się na sali, lubiłeś trenować w różnych klubach z różnymi ludźmi i to jest właśnie ta wiedza, którą nabyłeś tak naprawdę, bo chciałeś to robić. To nie byłeś zamknięty, sfokusowany na jedną salę i jeden lewy, prawy, tak? Tylko cały czas, odkąd pamiętam tak naprawdę, to ty podróżowałeś, z dużą ilością ludzi miałeś okazję potrenować. Ciebie to bawiło, lubiłeś to, nie? No nie, z Mamedem Kalidowem chociażby, tak? No, też go tam trochę boksu nauczyłeś. No tak, no ja jestem zawodnikiem, który wrócę do tego poprzedniego swojego zdania, gdzie powiedziałem, że jestem złym człowiekiem. No to właśnie też złym człowiekiem jestem po tym, złym zawodnikiem pod tym kątem, że właśnie jak jakiś trener mi coś robi, coś mi takiego pokazuje i coś, co się kłóci z jakimikolwiek zasadami, schematami, wyświechtanymi technikami, a widzę, że on o tym nie wie, no to ja tracę do niego szacunek. A jak zawodnik nie ma szacunku do trenera, no to lepiej, żeby już w ogóle nie współpracowali. I na przykład dla mnie mogę powiedzieć, że trener Gmitruk był w tej zawsze tak, że ja coś, nie wiem, chciałem się zamądrzyć, coś powiedzieć i tak dalej, on zawsze był o pół kroczku do przodu i coś wyprzedził, coś powiedział. To tak jak w walce, nie? Tak, i to było fajne. I Wegner, pamiętam, coś takiego też miał. Więc także ja mam szczęście, może to jeszcze raz powtórzę się, mam szczęście do trenerów, bo miałem Gmitruka, miałem Wegnera, miałem Piotrka Wilczewskiego, którego bardzo sobie cenię. No i teraz nowy czas, etap, jak tak naprawdę. Czas zweryfikuje moje poczynanie i Gasa Karena. No i jeszcze ogólnie miałem kilku naprawdę dobrych trenerów i we Wrocławiu, i w kadrze Polski, i w klubach, no wszędzie naprawdę, o których nawet ostatnio z trenerem Gosiewskim przygotowałem się, też warto wymienić, który sporo mi pomógł w tamtym pojedynku.